Przed miejscem w Radzie Gminy Żydki. Panowie Radni, Skarbnik Radni, zaproszony gości. Proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji za stwierdzenie porządku obrad. Punkt 2. Podjęcie uchwał. Punkt 3. Wolny wniosek. Punkt 4. Zakończenie obrad. Proszę Państwa, przeczytam Państwu tradycyjnie. Odnośnie RODO. Sesje Rady Gminy Żydki są rejestrowane i ustalane za pomocą urządzeń rejestrujących obrady dni. Podstawą przetwarzania danych osobowych, wizerunku lub osób widocznych na tych nagranie jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych. Uczestnictwo w sesji jest dobrowolne, jednak biorąc w obradach udział decydują się Państwo na nagrywanie. Osoby, które nie wyrażą zgody na rejestrację i publikację w mediach swojego wizerunku, proszone są o zgłoszenie tego faktu przewodniczącemu Rady Gminy lub opuszczenie sali obrad. Ustalenie wizerunku radnych czy osób pełniących funkcje publiczne jest dozwolone prawem na podstawie artykułu 81 ust. 2 punkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich. Nie wymaga zezwolenia rozpowszechnienia wizerunku osoby, gdy jest to dokonywane w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej. W związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych radni pod żadnym pozorem nie mogą podczas sesji podawać danych osobowych mieszkańców gminy, nawet jeśli obie mieszkańcy zwracają się o pomoc. Dwie panie są tutaj, czy wyrażają panie zgodę? Jeszcze pan. Pan nie robi się. Dobrze, nie jest osobowy. Dobrze, dziękuję. Pan z Jeziora też? Tak. Jest nagrywany i będzie pan telewizji. Także jeśli Państwo wyrażają zgodę, to bardzo proszę o pozostanie. Kto z Państwa był za takim proponowanym porządkiem obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Państwa, na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest kworum. Rada może podejmować prawomocną uchwałę. W takim razie przeszlibyśmy do uchwały nr 1. Na pierwszy to ja paragraf pierwszy. Zmienia się okres udzielania dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Liszki. W związku z tym artykuł 1 ustęp 2 uchwały 2019 roku Rady Gminy Liszki z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Liszki otrzymuje brzmienie. 2. Dopłat udziela się na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 maja 2019 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki. Paragraf 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki i jej spółka z o.o. oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie Przewodniczący, czy można przeczytać jeszcze uzasadnienie? Dobrze. Dnia 24 stycznia 2019 roku Rada Gminy Liszki podjęła uchwałę w sprawie dopłat rybowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Liszki, której określono przekazywanie dopłat spółce Lipom z siedzibą Liszki 5 na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku z uwagi na okres obowiązywania taryfy zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Liszki zatwierdzeniem decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej do dnia 28 maja 2019 roku oraz brak środków w budżecie gminy Liszki na dalsze przekazywanie dopłat do taryfy zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rada Gminy Liszki podjęła decyzję o skróceniu okresu przekazywania dopłat do taryfy zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków z
30 czerwca 2019 roku do dnia 28 maja 2019. Jakieś pytania Państwo macie? Jeśli nie ma, to proszę Państwa, głosuję. Pan pastor Bogdan. Za. Pan Buczek Marek. Za. Pan prezes Zbigniew. Za. Pani Jana Zdanuta. Za. Kaczor Zbigniew za. Pan Kącik Słowacki. Za. Pan Kowalik Józef. Za. Pan Master Grzegorz. Za. Pan Krzysztof Tomasz. Za. Pan Słucham Józef. Za. Pan Krojan Janusz. Za. Pan Piotr Piotr. Za. Pani Krzysztof Józef. Za. Dobrze, dziękuję jednogłośnie. Rada Gminy Liszki uchwala co następuje. Paragraf numer 1. Wyraża się wolę przejęcia przez Gminę Liszki prowadzenia zadania publicznego powiatu krakowskiego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 2121K Walice Tęczynek w zakresie budowy chodnika, regulacji wysokości krawężnika i powierzchni chodnika na działce nr 84 miejscowości Morawica. Gmina Liszki. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej w Morawicy. Paragraf numer 2. Przyjęcie prowadzenia zadania wymienionego w paragrafie 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatem w Krakowie, a wójtem gminy Liszki regulującego w szczególności wzajemne rozliczenie rzeczowe i finansowe. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierzchni. To jest źle. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Teraz głosujemy. Kto z Państwa jest za treścią tej uchwały? Baster Bogdan? Za. Buczek Marek? Za. Fryc Zbigniew? Za. Jana Zdanuta? Za. Kaczor Zbigniew? Za. Kącik Sławomir? Za. Korczek Grzegorz? Nie ma. Kowalik Józef? Za. Master Grzegorz? Za. Pisz Tomasz? Za. Słuchaj Mirosław? Za. Krojan Janusz? Za. Tyrka Piotr? Za. Wyszga Józefa? Za. Rada Gminy Liszki uchwala co następuje. Paragraf numer 1. Uchwałę numer 5 łamane przez 62 z 2019 roku Rada Gminy Liszki z dnia 25 lutego 2019 w paragrafie numer 1 wprowadza się następującą zmianę. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi krakowskiemu przez przekazanie środków finansowych w kwocie 555 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania drogowego. Przebudowa drogi powiatowej nr 2121K w miejscowości Krosno. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jakieś pytania Państwo macie? Jeśli nie, to głosuję. Pan Baster Bogdan. Za. Buczek. Za. Pan Prycz. Za. Pan Jana. Ja, za. Kaczor za. Pan Kącik? Za. Pan Kowalik? Za. Pan Mastryk? Za. Pan Pisz? Za. Pan Suchan? Za. Pan Krojan? Za. Pani Pyrka? Pan? Za. No, gender. Pani Wyszga? Za. Przepraszam. Rada Gminy Liszki uchwala co następuje. Paragraf numer 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z Krzyżem, nie czytać, tak? Nie, nie. Zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Kaszowie, będących własnością gminy Liszki, stanowiących dziennik numer 629 łamane przez 1 o powierzchni 0,94 ha, działka numer 867 o powierzchni 0,74 ha z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze na okres 5 lat. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosujemy. Jakieś uwagi Państwo macie? Nie. Nie ma? To głosujemy. Pan Baster? Za. Pan Gruszek? Za. Pan Zbyt? Za. Pan Jana? Za. Kaczor za. Pan Kącik? Za. Pan Kowalik? Za. Pan Mastryk? Za. Pan Pisz? Za. Pan Słuchan? Za. Pan Krojan? Za. Pan Tyrka? Za. Pani Wyszga? Za. Rada Gminy Liszki uchwala co następuje. Paragraf numer 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z
dotychczasowym dzierżawcą na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaszów, będącej własnością gminy Liszki, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 2277 o powierzchni 0,40 ha, czyli zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o powierzchni 0,15 z przeznaczeniem na korzystanie z budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz część o powierzchni 0,25 do wykorzystania rolniczego na okres 3 lat. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Nie ma. Pan Baczek. Za. Pan Górze, za. Pan Ty. Za. Pan Jemnia. Za. Pan Tor, za. Pan Sącik. Za. Pan Kowal. Pan Master. Za. Pan Pisz. Za. Pan Suchan. Za. Pan Troja. Za. Pan Pyszta. Za. Pani Wierzyta. Za. Pan Śmiercele. Nie. Paragraf numer 1. Zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku, zwany dalej zwrotnym, o którym mowa w artykule 41 punkt 2 ustawy o pomocy społecznej, udziela się osobom samotnie gospodarującym i rodziną, jeżeli dochód tej osoby lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe określone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zasiłek celowy zwrotny można udzielić także osobom samotnie gospodarującym lub rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe określone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pod warunkiem posiadania dochodu umożliwiającego spłatę przyznanego zasiłku. Paragraf numer 5. Ustala się, co następuje. Limity przyznanej pomocy. Zasiłek celowy zwrotny do 2000 zł może być przyznany w szczególności na a. pokrycie w części lub całości kosztów wykonania niezbędnych remontów mieszkania, b. pokrycie kosztów leczenia oraz innych kryzysowych sytuacjach uzasadniających przyznanie świadczenia. Punkt 2. Zasiłek celowy zwrotny do kwoty 10 tysięcy zł może być przeznaczony w szczególności na cele mieszkaniowe, w tym wykonanie remontu mieszkania, jeżeli sytuacja majątkowa, osobista i zdrowotna i dochodowa wnioskodawcy, zwłaszcza posiadającego nieletnie dzieci, uzasadnia przyznanie świadczenia i jest niezbędna dla poprawy jakości życia tych osób. Paragraf numer 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki i kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liszka. Paragraf numer 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Proszę Państwa, jeśli macie Państwo jakieś uwagi do ojca, to bardzo proszę. Nie ma? To głosujemy. Pan Baster. Za. Pan Fryk. Za. Pani Jano. Za. Kaczor. Za. Pan Sącik. Za. Pan Kowalik. Za. Pan Master. Za. Pan Fisz. Za. Pan Suchan. Za. Pan Trojan. Za. Pan Pyszka. Za. Pani Wyszka. Za. Dobrze. Państwo, następna uchwała to jest uchwała w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminy Liszki na lata 2019-2022. Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Liszki i gminy załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki oraz kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przeczytam Państwu tylko. No i jeszcze jeden punkt. Mam nadzieję, że to wszyscy przeczytali. Adresatem programu są gminy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie gminy Liszki jest skierowany do osób oraz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy, a także osób zagrożonych przemocą, w tym dzieci, młodzieży, rodziców, a także osób starszych i niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że osoby starsze i niepełnosprawne stanowią ogromną część społeczeństwa i z racji swojego niedostosowania w sensie fizycznym i mentalnym do zmieniającego się świata są narażone na różne formy przemocy od izolacji przez naruszenie niepełnosprawności cielesnej. Pomoc tym osobom może polegać na ich wysłuchaniu, poświęceniu czasu i innym odpowiedziowaniu i formie. W
Wyżej wymieniony program jest skierowany również do przedstawicieli instytucji placówek oświatowych, organizacji oraz służb, które są zobowiązane do pomocy osobom mówiącym przemoc. Finansowanie programu. Cele i zadania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Niszki na lata 2019-2022 będą finansowane corocznie z budżetu gminy w ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Niszki. Sprawozdanie będzie sporządzane w dowolnej formie opisowej jeden raz w roku w miesiącu grudniu, ma zawierać realizowane cele i zadania przedłożone wójtowi gminy Niszki. Do tego, do tej uchwały w sprawie tego gminnego programu macie Państwo jakieś uwagi? Nie ma. Głosujemy. Pan Wachter? Za. Pan Buczek? Za. Pan Prycz? Za. Pani Jarna? Nie ma. Pan Kator? Za. Pan Cik? Za. Pan Kowali? Za. Pan Mastek? Za. Pan Pisz? Za. Pan Słucha? Za. Pan Trojan? Za. Pan Pekka? Za. Pani Buźdo? Za. Projekt ósmy. W sprawie zmiany terminu spłaty kredytu zaciągniętego w roku 2016. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zmianę spłaty długoterminowej w kwocie 60 milionów złotych w roku 2016 przez gminę Niszki w Krakowskim Banku Spółdzielczym Niszka. Kredyt oznaczony był na finansowanie planowego deficytu budżetu w roku 2016. Pozostało do spłaty 10 milionów złotych. Spłata odbywać się będzie w następujący sposób. 1. Spłata w roku 2020 98 760 zł 49 groszy, spłata w roku 2021 344 239 zł 43 groszy, spłata w roku 2022 2 352 999 zł 8 groszy, 4 spłata w roku 2025 3 miliony zł, spłata w roku 2026 3 miliony zł, 6 spłata w roku 2027 1 204 001 zł. Paragraf drugi. Źródłem spłaty kredytu będą dochody budżetu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie wersja in blanco z deklaracją wekslową. 3. Szczegółowe warunki spłaty zaciągnięcia kredytu, a w szczególności terminy spłaty i wysokość rat kredytu określone zostaną w aneksie do umowy. Paragraf 3. Upoważni się wójta gminy do podpisania aneksu do umowy kredytu na warunkach określonych w paragrafie pierwszym i drugim uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały wybierze się w wójtowi gminy. Jakieś pytanie do pana wójta, panie skarbnik? Bardzo proszę. Ja chcę dowiedzieć, ile kosztuje spłata na dzień dzisiejszy tego kredytu, a ile będzie kosztował ten kredyt w 2027 roku. Odnośnie do obydwu, bo widzę, że podobnie są te koszty, że w WPF jest zawsze w tych dokumentach, które wcześniej Państwo dostajecie, w tym, który idzie w walentę, każdy wysokość odsetek, jakie płacimy od zadłużenia, jest wykazane w tym WPF. Średnio to jest około 1 500 000, to są odsetki. Od całego kredytu, tak? Na rok? Takie odsetki od wszystkich kredytów. Natomiast to, żeby Pani powiedzieć, ile odsetek, to w tej chwili nie mam materiału. Musiałabym mieć po prostu umowę. Ale tak jak mówię, średnio 1,5 miliona odsetek do 1 700 000 rocznie płacimy od zadłużenia. Ale to co nie znam, a od, tak prościej, żeby było to od 10 milionów, to dlatego ile wiem, nie mam w tej chwili umowy ze sobą tutaj, żeby powiedzieć, prawda? Nie mam. A to ile tych kredytów? Wydaje mi się, że mamy już, wiecie Państwo, ile mamy tych odnośnie do mamy wody. Już 4 umowy na kredyt. Dlatego i 3 umowy na Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na pożyczki, na kanalizację. Dlatego niedawno uchwalali 8 milionów kredytu. Nie będzie, proszę Państwa. Dlatego, więc ten, tej... Ale proszę. To znaczy w roku 2019 w projekcie, w uchwale budżetowej jest zapisane wysoki kredyt. W tej chwili w czerwcu
będziemy zmieniać wieloletnią prognozę finansową. Kredyt, jaki będziemy zaciągać w roku 2019, jest około 3 milionów złotych. Nie 10. To dokładnie chodzi mi, wie Pani, o co chodzi mi. No, jeśli jest 10 milionów dzisiaj, to ile za te 10 milionów zapłacimy tych odsetek, bo już teraz możemy to, że odsetki też będziemy płacić. I ile zapłacimy za cały ten kredyt? Żeby powiedzieć Pani precyzyjnie i nie minąć się z prawdą, muszę sprawdzić na następnej sesji. Powiem od każdego kredytu, jaka to jest wysokość odsetek. Ale średnio ze wszystkich tych kredytów, które płacimy do tej pory, to około milion na 500 rocznie to są odsetki. Czy jeszcze ktoś tu zabrał? Jedno tego chcemy. Pastor Bogdan, Czech Marek. Kącik Sławomir, Kowalik Józef, Mastek Grzegorz, Wójt Tomasz, Kuchon Mirosław, Trajan Janusz, Kierka Piotr, Wyszka Izeta. Ale dowiem się jeszcze, ile ten kredyt będzie. Drogi zostawili Państwu powieść z kandeli młodej. Zresztą przepraszam, jeśli chodzi o tą uchwałę tutaj teraz, no to dopiero jak złożymy wniosek o podpisanie aneksu, to bank, robiąc, podpisując dany umowę, to przygotuje nowy harmonogram, prawda? To oprocentowanie trochę się zmienia. Ale tak jak mówię, jeśli Państwo chcecie, zrobię wykaz na przyszłą sesję, ile jest od każdej umowy. Przy czym w 2019 roku nie będzie kredytu zaciąganego w kwocie 10 milionów. Jeśli mogę, nie chodzimy o sam kredyt, tylko jeśli inwestujemy w cokolwiek, a z 10 milionów mamy zapłacić potem 15, to nie wiem, czy każda inwestycja powinna być wykonywana. No to przecież trzeba się zastanowić, kto się opłaci. I dlatego pytam, jaki to jest koszt, żeby to pokrywać, bo niektóre inwestycje, moim zdaniem, nie musiałyby być, żeby aż tyle kosztowało. No, czyli wydatki majątkowe powinny być planowane w mniejszej wysokości, żeby odsetek nie płacić. Ale to, dlatego o tym mówimy. Do tego zmierzam. Szanowni Państwo, tutaj chciałbym pewne rzeczy wyjaśnić, bo cytując klasyka, nie można mieć ciastka i zjeść ciastko. Jeśli mamy inwestować, to musimy te inwestycje pokrywać albo z kredytu, albo ze sprzedaży mienia gminnego, jak Państwo wiecie. Więc kredyt faktycznie nie jest mały, jest spory, ale w tym roku planujemy pewne rzeczy ograniczyć. To nie jest bardzo, że tam mieliśmy na 10 milionów, to jest uchwały na 8 milionów. Będziemy na sesji czerwcowej to zmieniać, zmniejszać. Tylko, że Szanowni Państwo, miejcie świadomość, że realizując inwestycje, chcąc zaspokoić potrzeby mieszkańców, to trzeba skądś pieniądze wziąć. Nie wszystko pokrywane jest, Pani Radna, z podatków. Jak Pani doskonale wie o tym, mieliśmy sytuację z Generalną Dyrekcją Drugi Autostrad, więc skądś te pieniądze na tej inwestycji musiały być. Jeśli Pani jako radna, czy inni radni oczekują inwestycji w swojej miejscowości, inwestycji w oświatę, inwestycji w jakąkolwiek inną infrastrukturę, to pieniądze na to muszą być ze źródeł, które się nazywa kredyt, sprzedaż mienia gminnego, bądź środki zewnętrzne, środki unijne, czy też środki krajowe z ministerstwa, czy z innych sytuacji. Ja nie chcę być złośliwy, ale za 3-4 miesiące będziemy debatować na tematy niektórych inwestycji, które są z inwestycjami oświatowymi, żeby ktoś nie wypomniał słów później, że mówimy o oszczędzaniu, a tutaj chcemy wiele innych rzeczy inwestować, które oczekują mieszkańcy, więc tu patrząc na sytuację, na przyszłościowy rozwój tej gminy, no to niestety trzeba wyciągnąć kredyty i liczyć na sprzedaż mienia gminnego. I tylko chciałbym się odnieść do tego, bo mam wrażenie, że płacimy takie odsetki, niestety płacimy takie odsetki, niestety jest taka sytuacja, a nie inna, niestety kredyty zostały wyciągnięte takie, a nie inne. My dążymy do tego, żeby to zadłużenie zmniejszyć jak najbardziej, jak najmocniej, ze względu na to, że sytuacja w gminie nie jest sytuacją komfortową, z racji tej, że nadwyżka operacyjna, tak zwana nadwyżka operacyjna, czyli różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi, radykalnie się zmniejszyła i nie było z powodu nagle złymi inwestycjami, które gdzieś tam Pani Radna powiedziała, że Boże, nie było inwestowane, tylko ze względu na to, że było nam około 10 milionów złotych. Jak chętnie powtórzę, Generalna Dyrekcja Płoc w Piekarach, kanalizacja w Kaszowie,
i brak wpływów w pełnej kwocie, jeśli chodzi o kwestię Generalnej Dyrekcji Podatku Nieruchomości za Morawicę. Więc jeśli chcemy cokolwiek rozwijać tą gminę, to musimy się odbierać kredytami. Panie Wójcie, żadnej oryginy nie miałam. Chciałam wiedzieć, ile kosztuje odsetek i ile kosztuje. I nie jedna radna tę informację mile usłyszę. Więc nie było to moim złym zamiarem. Wiedza jest wskazana. Nie posiadałam takiej wiedzy, więc proszę mi nie sugerować, co. Na podstawie własnego budżetu wiem, że nim wezmę kredyt, dobrze przeliczę, ile zakończenie kredytu kosztuje. Więc nie uważałam, że moje pytanie było niestosowne. Jasne, pani radna, tylko kwestia, przepraszam, jak się tylko kwestia jest taka, że wiedza jest jak najbardziej ważna i tu nie jest żaden problem, żeby udostępnić te informacje, przekazać informacje, zresztą państwo powinniście te informacje wiedzieć, z racji tej, że czasami oczekiwania wobec inwestowania w danym roku jest, oczekiwania są bardzo duże, a te środki są nie do końca możliwe do zrealizowania, tylko ja odnoszę się przede wszystkim do słowa, zdania, że niekoniecznie wszystkie inwestycje były wykonane, które powinny być wykonane. Nie do końca tak było, ale to myślę, że już nie będziemy się wdawać. Dziękuję. Paragraf numer 1. Wyraża się zgodę na zmianę składu długoterminowego kredytu w kwocie 5 milionów złotych w ciągu jednego roku 2017 przez gminę Liszki w Krakowskim Banku Spółdzielczym Liszka. Kredyt przeznaczony był na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2017. Pozostało do spłaty 8 250 000 złotych. Spłata odbywać się będzie w następujący sposób. Spłata w roku 2019 300 tysięcy, spłata w roku 2020 262 770 51 groszy, spłata w roku 2022 750 461 złotych 92 grosze, spłata w roku 2023 750 239 zł, spłata w roku 2024 1 389 762 zł, spłata w roku 2025 1 300 000, spłata w roku 2026 1 500 000, spłata w roku 2027 996 759 zł 57 groszy. Paragraf numer 2. Źródłem spłaty kredytu będą dochody budżetu. Punkt drugi. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel indywidualny z deklaracją wekslową. Punkt trzeci. Szczegółowe warunki spłaty zaciągniętego kredytu, a w szczególności terminy spłaty wysokości rat kredytu określone zostaną w aneksie do umowy. Paragraf numer 3. Upoważnia się wójta gminy Liszki do podpisania aneksu do umowy kredytu na warunkach określonych w paragrafie 1 i 2 uchwały. Paragraf numer 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie, to głosujemy. Pan Baster. Za. Pan Buczek. Za. Pan Pyt. Za. Pan Janek. Za. Pan Za. Pan Cichy. Za. Pan Kowalik. Za. Pan Baster. Za. Pan Pyt. Za. Pan Stefan. Za. Wiktoria. Za. Pan Pyszka. Za. Pani Wierzga. Tak. Za. Może chciałabym jeszcze wyjaśnić, jak jest wskaźnik. To znaczy, gmina nie może sobie dowolnie powiedzieć, ile chce spłacić kredytu w danym roku. Dlatego, że to wynika wszystko, teraz będzie się dane wstecz, 3 lata, od następnych lat będzie się liczyło 7 lat wstecz, jak się kształtowały dochody bieżące, wydatki bieżące, jakie były wpływy ze sprzedaży mienia. Wiemy, że w naszym budżecie bieżącym wydatkiem był zapłata za pałac, bieżącym dochodem to był zwrot dla Generalnej Dyrekcji 4 200 prawie, więc to ma wpływ na wskaźnik spłaty. Jeśli się właśnie taka sytuacja zdarzy, to w naszym przypadku umowy, które były wcześniej zawarte i był już ustalony termin spłaty tego kredytu, muszą być aneksowane, bo się po prostu w tym wskaźniku, z sztywnym wzorem pokazanym w ustawie o finansach publicznych, tak należy być spłatę ustalić i choćby nawet gmina miała więcej pieniędzy na składę, zrobić tego nie może. No takie są przepisy. Chciałam zapytać, w momencie, gdy ten aneks jest robiony, to mimo to odsetek płacimy. Oczywiście, że tak. Przecież tak. Natomiast mówię, można, nie możemy dowolnie sobie ustalić, nie możemy powiedzieć, w tym roku spłacimy sobie na przykład 10 milionów.
Po sobie zrezygnujemy z różnych rzeczy? Nie. Okazuje się, że w wyniku tych zdarzeń, to my tak jak do tej pory planowaliśmy 5-6 milionów spłaty kredytu, to mamy 3 miliony, 2 miliony. No tak, takie są przepisy. No uchwałę mamy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Pytanie w sprawie. Paragraf pierwszy tej uchwały dokonuje się zmian w uchwale budżetowej gminy Liszki na rok 2019. Zwiększa się dochody budżetu o 1 691 928 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o 1 691 928 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 593 000. Zwiększa się plan dotacji udzielonych z budżetu o kwotę 83 700. Plan budżetu po zmianach wynosi, tu będzie trochę inaczej niż Państwo macie w uchwale, dlatego że w międzyczasie już została wprowadzona do budżetu dotacja na wybory między innymi i wydatki na pomocy społecznej, a więc wielkość budżetu po tych zmianach dzisiejszą uchwałą wynosi. Dochody budżetu ogółem 72 838 290,25 zł. Przychody budżetu 14 886 400 zł. Tu są pokazane te przychody, ale tak jak Państwu mówię, kredyt, który tam jest zapisany, pokazany w kwocie 10 800 000. W tej chwili przymierzamy się, że będzie to 3 700 000. Pożyczka 936 400, wolne środki to 3 000 000 i spłata pożyczek przez organizacje pozarządowe 150 000. Wydatki w budżecie wynosić będą 83 974 690,25 zł. Rozchody budżetu 3 750 000, w tym spłata kredytów i pożyczek 3 600 000. W roku 2018 spłacaliśmy 600 000. Teraz możemy tylko tyle. Więc nawet gdybyśmy chcieli więcej, nie możemy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Proszę Państwa, pozwolę się głosuję. Waska Drogan. Za. Wójcik Marek. Za. Wójcik Zbigniew. Za. Jana Danka. Za. Kaczor Zbigniew. Za. Franciszek Sławomir. Za. Kowal Lidę. Za. Maskę Grzegorz. Za. Pisz Tomasz. Za. Słuchaj Mirosław. Za. Rejan Janusz. Za. Tylko Piotr. Za. Rada Gminy Liszki uchwala co następuje. Paragraf nr 1. Wyraża się zgodę na wykonanie zmiany nieruchomości gruntowych położonych w budynku polegającej na przeniesieniu przez Gminę Liszki na rzecz osoby fizycznej prawa własności działek ewidencyjnych nr 165/1 o powierzchni 00600 ha, 165/2 o powierzchni 0,0600 ha, 183 o powierzchni 0,360 ha, 209/1 o powierzchni 0,800 ha, 210/1 o powierzchni 0,0200 ha, 210/2 o powierzchni 1400 ha, 210/3 o powierzchni 0,0100 ha, 296/5 o powierzchni 0,0300 ha, 296/11 o powierzchni 0,0300 ha, 272/1 o powierzchni 0,0200 ha, 272/3 o powierzchni 0,0900 ha i 299 o powierzchni 0,0700 ha w zamian za przeniesienie na rzecz gminy Liszki przez osobę fizyczną prawa własności działek ewidencyjnych numer 243/4 o powierzchni 0,0110 ha, 244/2 o powierzchni 0,0057 ha, 245/2 o powierzchni 0,0051 ha, 243/2 o powierzchni 0,0103 ha, 277/4 o powierzchni 0,022 ha, 277/6 o powierzchni 0,0015 ha, 278/2 o powierzchni 0,0004 ha,
279/2 o powierzchni 0,15 ha, 280/2 o powierzchni 0,9 ha, 281/2 o powierzchni 0,10 ha, 287/2 o powierzchni 0,8 ha, 295/4 o powierzchni 0,8 ha, 296/10 o powierzchni 0,031 ha, 297/4 o powierzchni 0,06 ha. Paragraf numer 2. W przypadku nierównej wartości zamiennych nieruchomości, o których mowa w paragrafie numer 1, należy zastosować dopłatę, której wartość jest równa różnicy wartości zamiennych nieruchomości. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierzchni Wójtowi Gminy Liszki. Może. Nie wiem, czy tu jest uzasadnienie, ale Państwo czytali to uzasadnienie, czy czytać? Państwo radni do Wójterna, jakieś pytania? Jeszcze pisane jakieś do Wójterna, już. Chciałbym złożyć wniosek o udzielenie tej sprawy do Wysokiej Sejmie. Czy przyjęliśmy ze sobą ogólną taką wniosek, że do uchwały wypowiadają się radni? Pan wójt i radca prawny, natomiast osoby z zewnątrz o wolnych wnioskach, także... Tylko panie przewodniczący, teraz jest paragraf 77, jeśli mogę. Statutu Gminy Liszki, organ wykonawczy sołectwa przy sprawach dotyczących jednostki pomocniczej może opowiadać się na równi z radnym. No nie wiem, czy tak jest, panie radco. Na co się pan powołał? Na paragraf 77, mogę odczytać. No niestety nie mam. Statutu jeszcze nie obowiązuje. Nowy statut. Jest nowy statut. On jeszcze nie obowiązuje. Nie obowiązuje jeszcze? Nie, jeszcze nie obowiązuje. Członek organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy może zabierać głos na sesji rady gminy i posiedzenia komisji rady w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej na zasadach właściwych dla rady gminy. Jeszcze nie jest prawomocny. A w starym statucie ten zapis nie podobny. No to od strony formalnej można powiedzieć, że pana tutaj wypowiedź jest troszeczkę przedwczesna. To oczywiście niczego nie załatwia, ale od strony formalnej tutaj nie, tak proszę. Ale we wolnych wnioskach... Nie, w wolnych wnioskach bardzo proszę. No, proszę państwa, no ustaliliśmy tak, że co do uchwał decydują i odpowiedzialność za głosowanie i za decyzję podnoszą radni, więc... trudno mi dopuszczać osoby z zewnątrz do... Jeśli ja nie mogę się powiedzieć, że radny tutaj... Jest radny w tej miejscowości, bardzo proszę. Musiałbym odczytać. Lista argumentów na sesję w sprawie uchwały o zmianę nieruchomości. W roku bieżącym zostały przeprowadzone pomiary całej drogi. Od skrzyżowania z drogą gminną 363 aż po działki wspólnoty Kłotowa. Pomiary wykazały duże rozbieżności pomiędzy przebiegiem granic, a istniejącym przebiegiem drogi asfaltowej. Droga w wielu miejscach przebiega po działkach prywatnych. Zaczynając od samego skrzyżowania, tu są wymienione działki, gdzie praktycznie w całości biegnie po działce prywatnej i kolejne działki nie zostały podzielone, zadane nazwisko, prawe pobocze aż do działki 248/2. Zamiana nieruchomości zaproponowanej przez wójta formy nie rozwiązuje wszystkich problemów. Zarówno inni właściciele posiadają swoje udziały w drodze, jak i sam pan nie dokonał podziału nieruchomości przy swoim domu, przez co ta zamiana pozwala się urządzać argumentu do negocjacji, a pan i tak będzie mógł zamknąć drogę do swojej posesji. Wymienione w uchwale nieruchomości będące przedmiotem zamiany bardzo często stanowią pobocze drogi asfaltowej, a nie samą drogę. Taka zamiana świadczy o nierównym traktowaniu jednego mieszkańca w stosunku do pozostałych. Inni również posiadają swoje udziały w drodze, jak i poboczu. Jeśli chodzi o użytkowanie, obecnie obowiązująca umowa wzajemnej dzierżawy, a więc nie ma ryzyka zagrożenia drogi, przynajmniej na odcinku po południowej stronie Zalewu Budzyńskiej. Działki koło Budzynia 100 nie zostały wydzielone i nie są przedmiotem dzierżawy. Z uwagi na fakt, iż kilka osób zaskarżyło uchwałę Rady Gminy do WSA,
gdzie wygrali, a gmina odwołała się od wyroku, sprawa toczy się przed NSA. A więc głosujecie Państwo kolejny raz nad sprawą, w której istnieje duże prawdopodobieństwo, że gmina przegra przed sądem i będzie musiała płacić odszkodowanie. Zgodnie z wyrokiem USA woda stanowi własność niepodzielną i wszyscy udziałowcy mają prawo do korzystania z wody. Ta zamiana będzie dla gminy niezmiernie korzystna. W kwestii użytkowania i pozostawienia płotów w zalewie to nadzór budowlany nakazał rozbiórkę urodzenia w wodzie, a Pan nakazu nie wykonał. Ze uchwałą podjętą we wrześniu 2018 roku przeznaczyło cały budżet z Funduszu Sołeckiego na rozpoczęcie procedury ZLI i wykupienie terenów od Pana. Pomimo podjętej uchwały w budżecie kwota ta znalazła się nie na subkoncie do wykupu nieruchomości, a na subkoncie remontu pasa drogowego. Kto jest odpowiedzialny za przeniesienie środków i działanie wbrew woli mieszkańców? Zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej zobowiązywały wójta do organizacji spotkania z mieszkańcami i wypracowania wspólnego stanowiska. Pomimo kilkukrotnych zaproszeń wójt nie pojawił się na zebranie, przez co nie wykonał uchwały radnych. Zebranie miejskie wielokrotnie nie wyrażało zgody na proponowanie zmian terenu wychodzą z mienia miejskiego i zgoda mieszkańców w tym przypadku jest niezbędna, a wynika to z artykułu 7 3 ustawy wprowadzającej i artykułu 40 ustawy 8 ustawy samorządowej. Dobrze. Państwo raz nie mają inni, a drugi się goni. Jeśli nie ma, głosujemy. Pastego ten. Buczek Marek. Za. Wstrzymał się. Jana Zdanka się wstrzymuje. Kaczor Zbigniew. Za. Kącik Sławomir. Za. Korczek Grzegorz. Nie ma. Chowanik Józef. Za. Mastek Grzegorz. Za. Pisz Tomasz. Za. Suchan Mirosław. Za. Trojan Janusz. Za. Tylko Piotr. Za. Wyżga Józefa. Wstrzymujecie. Państwo, następna uchwała w sprawie wyraża się zgody na zawarcie gminami terenu gmina, to Państwo dostali przed sesją. Świątniki Górne zawierzył porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę i montaż jednostek wytwarzania energii OZE w ramach projektu Sieci Energia Blisko Krakowa. Dwa upoważnia się gminy z Sowina do przeprowadzania postępowania systemowego oraz udzielania zamówienia w imieniu gminy na rzecz gminy Liszki. Paragraf przy wykonaniu uchwały powierza się wójtowi gminy Liszki. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest pomysł cyfrowy. Jakieś uwagi do pana wydziałać? Szanowni Państwo, tutaj chodzi o przetarg, który był zorganizowany przez 5 gmin GD do programu OZE. Ten przetarg został unieważniony z kwietnia bodajże, aby przeprowadzić kolejną procedurę przetargową musieliśmy ustalić tak jak teraz mi to gminę prowadzącą to całe postępowanie. Liderem, czyli wykonawcą tego zadania i tak będzie lokalna grupa działania, ale ze względów formalnych musi być gmina, która będzie liderem tej całej inwestycji. Tym liderem będzie Skawina i w związku z tym, żeby te procedury można było dalej prowadzić, potrzebna jest uchwała rad poszczególnych gmin, że wyrażamy zgodę na to, żeby Skawina nas w ten formie jako gminę reprezentowała w tym. Te inwestycje. Przypomnę, że to są inwestycje związane z fotowoltaiką, kopalnią ciepła, ale to około 30 milionów na 5 gmin. Chcą zrealizować to zadanie, musimy podjąć taką uchwałę. Jeszcze chwilę bardziej nie ma głosu. Pan Baszler. Tak. Tylko przed Pan Fryc. Tak. Jano. Za. Kaczor za. Pan Cilik. Za. Kowali. Za. Pan Baszler. Za. Pan Piszczuk. Za. Posłuchaj. Za. Pan Trojan. Za. Okay. Za. Pani Wierzda. Za. Dziękuję. Państwo, na tym będziemy uchwały mamy ostatni punkt. Wolne wnioski. Zakończenie obrad. Może zacznę od... Mają Państwo radni zaproszenie do Szkoły Podstawowej w Liszkach 10 maja o godzinie 9 na gminę Świętokrzyskiego Państwa, któremu funkcjonuje gminy Liszki.
pismo było w sprawie remontu budynku GOPS, budynku liczb 1, to jest odnośnie remontu dachu. Z tego, co z panem wójtem rozmawiałem, to jest prace będą niedługo rozpoczęte. Tak, tak jest. Dobrze. Wpłynęły pisma, proszę państwa, od spółdzielni socjalnej Progres, do przewodniczącego rady i do wójta gminy Niszki. Dotyczy finansowania żłobka Niszki 517. Spółdzielnia socjalna Progres jest delegatem założycielskim dla żłobka Niszki w Liszkach. Żłobek jest zarejestrowany na 40 dzieci, obecnie uczęszcza do żłobka 37 dzieci. Faktyczny koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 1100 zł. Rodzice opłacają pobyt dzieci w żłobku 650 zł miesięcznie. Uprzejmie zwracamy się do pana wójta, pana przewodniczącego rady o rozważenie dofinansowania pobytu dzieci w żłobku na zasadach analogicznych jak w innych jednostkach samorządowych. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. I jest pismo z podpisami rodziców popierających wniosek. W nawiązaniu do prośby złożonej 15 maja 2019 roku oraz późniejszej rozmowy z panem przewodniczącym w sprawie dofinansowania, uprzejmie informujemy, że koszt pobytu jednego dziecka w naszym przypadku wynosi 1290 zł miesięcznie. Rodzice obecnie wpłacają 650 zł i kwota ta obejmuje również koszt wyżywienia. W związku z zakończeniem dofinansowania projektowego koniecznie jest zrealizowanie opłat. Pracująca kwota to 540 zł na jedno dziecko. Zwracamy się z prośbą do pana przewodniczącego oraz Rady Gminy Niszki o dofinansowanie chociaż części pobytu dzieci w żłobku. Pragniemy zauważyć, że wszystkie dzieci uczęszczają do naszego żłobka. Pochodzą z terenu Gminy Niszki, jak również pracownicy zatrudnieni w żłobku z tego terenu. Zważywszy, że gmina nie posiada żłobka samorządowego, jesteśmy jedną z placówek, której rodzice pracują zawodowo, mogą umieścić małe dzieci. Gdyby państwo radni chcieli uchwalić dofinansowanie jednego dziecka w kwocie na przykład 400 zł, kwota ta za 40 dzieci wyniosłaby 16 tysięcy. Dla porównania dofinansowanie przez gminę miejsc przedszkolnych dla dzieci to kwota 28 tysięcy złotych miesięcznie. Kwota 400 zł miesięcznie na jedno dziecko żłobku będzie trudna, ale możliwa do poniesienia przez gminę. Podczas gdy taka kwota do zapłaty dodatkowo przez rodzica może być niemożliwa do osiągnięcia. Proszę państwa, panie reprezentują szkoły. Bardzo proszę. Dzień dobry, to jest nasz Grabska. Jestem w zarządzie Spółdzielni Socjalnej Drodze. Jestem pełnomocnikiem tego zarządu. Chciałam powiedzieć, żebyście państwo zrozumieli, to wyjaśniamy wszystko na początku, że zarząd Grabski społeczny. Spółdzielnia socjalna, myślę, że państwo wiedzą, co to jest. Została powołana przez dwie organizacje pozarządowe, a na celu miała między innymi ta nasza spółdzielnia prowadzenie przedszkola. Bardzo państwo nas identyfikujecie z przedszkolem Mały Oksford, który działa w Mieszkańskiej 17. Chcemy powiedzieć, że wystąpiliśmy o środki projektowe, odremontowaliśmy salę pierwsze piętro i został uruchamiany tam żłobek. Żłobek jest wybierany, bardzo szybko żeśmy nabrali założoną ilość dzieci w żłobku, z tym, że jesteśmy o tyle trudnej sytuacji, że gdyby żłobek działał na terenie gminy Kraków, to ponieważ tam istnieją żłobki samorządowe, dotacja jest taka sama jak na żłobek samorządowy, taka sama na żłobek gminy publicznej. I dlatego anonsujemy państwu temat. Ja wiem, że nie podejmiecie państwo uchwały ani, ale anonsujemy, że poniekąd możemy się pochwalić, że rozwiązaliśmy państwu problem, bo 40 dzieciaków jednak trafiło do naszego żłobka. Bardzo, że tak powiem, miło było
miłe były spotkania i z panem wójtem gminy, który już kolejny raz się spotyka z panem wójtem i z panem przewodniczącym rady. Dziękuję uprzejmie, że pan tak szybko wprowadził nasze pismo na sesję. No ale państwo jako ciało ustawodawcze jesteście podjąć decyzję, czy taki żłobek może dostać jakąś dotację z gminy, czy nie. Oczywiście nie chcielibyśmy się znaleźć w sytuacji przysłowiowego klienta. Klient jest zadowolony, ale niekoniecznie dobrze załatwiony. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, państwo radni, to oczywiście odpowiem na te pytania. Ewentualnie pani Ewa Wicher, która jest założycielem i dyrektorem Stowarzyszenia Nadziei, które to było stowarzyszenie jednym z jedną z organizacji pozarządowych zakładania w całej dużej szkole i żłobek. Jestem do państwa dyspozycji. Macie jakieś pytania do pana? Ja myślę, że odpowiedź pani zostanie. Musimy kolokwialnie przespać się z tematem. Też tak pani przewodniczący myślałam. Za szybko. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kontynuujemy konsultacje, mamy wniosek, interpelacje, zapytania. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, radni, panie wojciechowie przewodniczący. Nie wiem, czy państwo dostaliście informację, ale uchwała, która została podjęta, nie zawiera w sobie, pani Anosia, nie zawiera to uchwała trzech dział, które też właściwie powinny tutaj być ewentualnie podane do tego głosowania. Chodzi konkretnie o dział, o którym przebiega asfalt. I to wszystko znajduje się w nieruchomości budownictwa. Jeżeli w tym momencie właściwie gmina zamienia się nieruchomością wyższej 77 lat za 4,49, to jest naprawdę spora różnica w terenie. Po drugie, nie jest to prawda, że te tereny są tak bardzo niezbędne, z tego względu, że one w większości znajdują się w poboczu. Duża część działów, które w ogóle przebiega po nieruchomościach prywatnych i innych osób fizycznych, te osoby fizyczne jako mieszkańcy budzenia nie wyrażają sprzeciwu, nie protestują, nie chcą się zamieniać, nie wnioskowali. Stwierdzili, że tak naprawdę ten, kiedy przyjdzie czas, to gmina reguluje stan prawny tej działki drogowej, wykupi teren, bądź przyjmie dar, później wybuduje nową drogę. Natomiast widzę właściwie akurat, że ta nieruchomość, która znajduje się w zarobie, która jest działem, no, jest właściwie akurat nic nie warta dla gminy. Pomimo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że własność w wodzie jest własnością niepodzielną i tak naprawdę gmina posiada udziały, zaledwie może z tego zarobu korzystać. Dodatkowo nie wiem, czemu w takim tempie to wszystko zostało podjęte, z tego względu, że my we wrześniu jego roku na zebraniu miejskim podjęliśmy uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sowieckiego na rozpoczęcie procedury z RIM, czyli były środki na to, żeby te działki wykupić. Cztery ary to nie jest taka powierzchnia, której nie jesteśmy w stanie kupić, nawet jeżeli właśnie cena po wycenie wynosi około 10 tysięcy złotych. Możemy wykupić część w tym roku, w przyszłym roku się kupiło, której na część środki jakieś może poprzynosiły się z innych zadań i udało się to zrealizować. Tak więc ten problem dalej pozostanie, bo mieszkańcy i tak się zgłoszą do urzędu. Jest sporo na przykład działka tych. Praktycznie droga asfaltowa w całości po pana Adama, nie będę nazwisk podawał, żeby nie można było identyfikować, przebiega praktycznie w działce prywatnej, to jest do budynku 99. I tam właściwie leży to, nie wnioskują, żeby to kupić, pomimo tego, że powinni. Dodatkowo chciałbym zapytać, czy wyrok USA zakończył się już w TNSA, czy jeszcze nie ma? Nie ma. Nie ma, czyli dalej nie wiemy, czy wnioskodawcy, którzy oprotestowali się, że mają rację, czy mają rację, czy mają rację. Nie wiem. To pan sądzi sobie sam odpowiedział na pytanie. No i pytam się, czy państwo macie szybszy przebieg dokumentu, bo dysponuje się prawda dokumentacją elektroniczną. My mamy dokumentację pocztową, nie tak szybko te dokumenty nas zasierają. Myślałem, że wyrok dotarł wczoraj na przykład, albo jakiś inny dzień, dlatego tak pośpiech. No ale jak nie macie państwo, to dlaczego taką państwo podejmowano? Przecież doskonale wiecie państwo, że to też może być protestowane nawet przy użyciu tych samych argumentów.
Rozumiem, tak jest sytuacja. Tak, no będzie. Ja żyjemy w wolnym kraju. Ja proponowałbym naprawdę, żebyśmy właśnie do tego tematu podeszli w taki sposób, że przydał się stopień na zadaniu miejskim, a przynajmniej z tymi osobami, które mają działki przy działce drogowej, i zapytać, jak jest ich zajęć, przeznaczą tereny dalej się, czy gmina będzie mogła uregulować własność pasa drogowego, a z panem, który tutaj wnioskował o zamianę, to jeszcze porozumienia w inny sposób. Przecież można było wyznaczyć na terenie zalewu jakieś miejsce, w którym mieszkańcy mogli wykorzystać, mogli wypływać, a widzę, że w tym kierunku nie idziecie. I tutaj nie mówię właściwie o kierunku takim, żebyśmy szli w północną stronę zalewu, tam gdzie jest teren wspólnoty. Bo wspólnota to jest, prawda, też poniekąd właściwie współpracująca jednostka z gminą, ale to jest drzewne ciało. Natomiast tutaj zależy mi na jednej osobie, która prowadzi tam działalność gospodarczą. To jest starszy pan, który od wielu lat walczy z działowcem zalewu i pomimo korzystnych dla siebie wyroków, postanowień nadzoru budowlanego, to i tak właściwie widać, że w tej walce jest przegrany, bo ma działkę koło siebie gminną, nie może z niej korzystać. Wtedy, kiedy jeszcze nie było pod cenem mówić, że ta działka została zagrożona, komisja rewizyjna stwierdziła, że powinno to być odgrodzone. Nie doprowadziliście państwo do regulowania, tylko tak naprawdę zaakceptowaliście ten stan prawny. Tak nie powinno się w państwie prawa odbywać, żeby pan, który siłowo przygradza, zajmuje teren, mógł budować domy, pogasić na tym wszystkim, na mniej innym, a pozostali mieszkańcy nie mogli z tego wykorzystać. Dodatkowo jeszcze bym stwierdził, że naprawdę chcielibyśmy, żeby w statutach sołeckich, bo teraz statut gminy był procedowany, była regulowana kwestia mieniewskiego, czy właściwie się mają jakieś prawa do tych działek, czy nie, bo widzę po budżetach, że część miejscowości dostaje środki, to jest taka umowa słowna, dostaje środki z wieżew, niektóre miejscowości w ogóle nie dostają, tak jak właściwie nie posiadały żadnych terenów wiejskich, nie dzierżawiły. W Łodzeniu jest cały ośrodek, który jest dzierżawiony z funkcją republiką, twierdzi, że umowę wykonuje, płaci w gminie dzierżawy. I na tych środków nam już wskazuje. Nie mamy środków na remont domu budowlego, nie mamy środków na remont dróg, na budowę oświetlenia, na inne zadania. Te środki się przydały, więc nie rozumiem właśnie tak czemu, jak gmina postępuje, że na jedne sprawy przymykał, a na inne właściwie to dziwnie robi. Moja prośba jest taka, żeby zorganizować spotkanie, żeby pan był przyjdzie na zebranie miejskie. Czy przyjdzie pan w tym roku na zebranie miejskie? Zastanowię się. Jeżeli pan nie może, to prosilibyśmy o panią zastępcę. Jeżeli pani również nie będzie mogła, to o pracownika gminy, który będzie na przygotowany w tych kwestiach. Bo jednak mieszkamy w tej gminie, chcielibyśmy rozmawiać z naszymi przedstawicielami, a nie na zasadzie takiej, że to jest załatwiać na sesjach nadzwyczajnych, tak sprawy, które nas dotyczą. Dziękuję. Ja jestem mieszkańcem Jeziora. Przy okazji dzisiejszego spotkania chciałem się przysłuchać posiedzeniu Rady. I przy okazji, jeżeli mogę, mam kilka wniosków. Jeżeli będzie Państwo cierpliwi i wysłuchacie mnie, dziękuję z góry serdecznie. Pierwszy wniosek jest taki, i to jest nie tylko mój, żeby na tym rondzie, gdzie jest zjazd autostrady i wjazd na autostrady w Piekarach, napisać tablicę Liszki. No jak ktoś mógł wymyślić, ja wiem, że nie Państwo, nie my jesteśmy właścicielami tych dróg, jak ktoś mógł napisać Bieruń? Nikt nie wie, co to jest Bieruń, z całym szacunkiem dla Bierunia i tych ludzi. Dlaczego nie jest napisane Liszki? Dlaczego nie jest napisane Oświęci? Tylko wielu. Pytają mnie wszyscy znajomi, którzy jeżdżą. Ja wiem, że dzisiaj jest GPS, można pojechać, ale nie wszyscy mają. Dlatego rozmawiałem tu przy okazji obecności pana wicewojewody, czy nie dałoby się coś w tej sprawie zrobić. Jak również w sprawie białych linii dojazd do Liszek, od Liszek do Rącznej, do Jeziora, jedną białą linię, ponieważ żyjemy w sąsiedztwie Wisły. I dlatego ciężko jest czasami dojechać do domu, jak są takie mury. Tak samo, wie pan, żeby na niektórych zakrętach porobić strzałki, pokazać, gdzie się jedzie. Ludzie często wjeżdżają na posesję sąsiadów, bo nie wiedzą, gdzie na zakrętach. Ja jechałem w nocy podczas mgły z Zatoru do Krakowa, z Andrychowa. Proszę Państwa, jedźcie tam zobaczyć, co się tam. Tam na każdym drzewie jest.
na każdym drzewie napisane, narysowane szczałki odblaskowe, taki, inny, żeby się gdzieś tam, nie daj Boże, nie rozbić. U nas tego wszędzie brakuje. Na skrzyżowaniu nic nie ma. Jakiś tam jeden znak przy zielonym sklepie, ktoś go zamazał. Musimy dbać o nasz wizerunek, wizerunek nie tylko jeziora, ale całej gminy. I o te białe linie również by prosił, żeby... Ale pani Mazurkiewicz, ja co roku to zgłaszam, już w zeszłym roku zrobili do kapliczki Grącznej, bo nie wiem, czy pan zauważył. To zauważyłem. Nie mieli środków, obiecali, że w tym roku zrobią. Nie wiem, czy zrobią, ale wniosek poszedł do... I zresztą po zebraniu wiejskim poszedł od razu wniosek do starostwa. Rozmawiałam z wicestarostą, który obiecał, że zrobią w tym roku, ale to oni obiecują co roku, no. Oni to mają robić. To trzeba pomóc. Ponawiamy co roku. Proszę Państwa, druga sprawa, też krótka. Sprawa oczyszczania rowów melioracyjnych. Od ostatniej powodzi w 2010 roku, pierwszy raz tam ktoś zrobił, w 2011 do dzisiejszego dnia nic nie robi. To wszystko zarasta. Ja zgłaszałem pani sołtys również, ktoś przywiózł przy odpływie z tego z liściska, ktoś przywiózł stary ciągnik śmieci tam wrzucił. Gałęzie rosną, trawy rosną, woda, a przecież dajemy zezwolenia dla wielu osób, którzy się budują. Ta woda się generuje. Ludzie nawożą kupę ziemi, równają tereny. Więc bardzo bym prosił, żeby o to zadbać, żeby ta woda mogła spokojnie wpływać do wyśliska specjalnym rowem melioracyjnym. To nie tylko chodzi o moje sprawy. Tam gdzieś jeszcze na Kopance tam słyszałem, gdzieś też tak samo ten rów jest zanieczyszczony. I przy wpływie z wyśliska do Wisły, żeby to wdrożnić tą wodę, a tym bardziej, że tak powiem, w kontekście tej tragedii, jaka się dzisiaj wydarzyła, bo jak oglądacie Państwo, w tej chwili już jest powód coraz bliżej nas. Jest w tej chwili centrum lądowe i pokazują w telewizji, co się dzieje. Już jest coraz bliżej nas. Miejmy nadzieję, że to dzisiaj ustąpi w nocy, że nie będzie padało więcej, że się nic nie stanie. Żebyśmy nie mieli problemu z gminie. Kolejny problem, taki może troszkę brzydki, ale mam nadzieję, że Państwa zarażę tym problemem. Byłem na otwarciu Mrówki. Był Pan Wójt, Okropek, ksiądz, wszystko. Zapytałem właścicieli z firmy, gdzie można skorzystać z ubikacji. Nie ma. Tam jest obok sklep Szpar. Nie ma. Pojechałem do Biedronki. Nie ma. Teraz powstało centrum handlowe, nie ma. Przepraszam, ja myślę, że jest. Oczywiście, że jest. Gdzie w Biedronce? A o czym jest? Publiczna. Ja oprócz, tak. Publiczna, którą trzeba poprosić. Trzeba oprócz poprosić przekazać. Jest. A przecież można taką samą budkę postawić, jak w centrum stoi tutaj w Biedronkach. To niech ci wszyscy, którzy tam mają te sklepy, niech się złożą na to. Powinni oni a tym bardziej postawić ją na środku, nawet zająć jeden parking, ale że będzie to pod kontrolą, bo tam wszyscy ludzie są, nikt tego nie zniszczy. Ale nie trzeba się tego zapału, że trzeba mieć teren prywatny, gmina nie ma wkrótce, a teren prywatny, żeby... Dobrze, ale jeżeli gmina wyraża zgodę na budowę, to znaczy się, panie Mazurkiewicz, ja przypuszczam, że i w Mrówce jest dostępny, tylko trzeba o coś poprosić. A jak Biedronce... Nie, właśnie, byłem i pani mi nie dała, powiedziała, że nie ma w Mrówce? Tak. W Biedronce jest na 100%, to jestem przekonana, że jest. Bardzo bym prosił, żeby spowodować, żeby te wszyscy najemcy tych obiektów, nawet właściciele, niech się złożą, to są grosza. Pani to są grosza. Na środku postaci publikacji to jest tak wstydliwy temat. Pojedźcie Państwo tylko za granicę tutaj. Nie trzeba jechać do Berlina, nawet za granicę. Wszędzie jest. Nie ma takich, że tak powiem. I ostatnia taka sprawa. Byłem kiedyś w Biedronce, widziałem jak wyrzucają żywność. Wiem, że jest mnóstwo ludzi biednych na naszym terenie. Dobrze by było, gdyby ktoś z Państwa napisał takie pismo do wszystkich sklepów, które są tutaj spożywcze, żeby towary, które mają już, że tak powiem, no, okres wywalności czy do spożycia kończący, żeby to wystawiać przed sklep, a może powiedzieć, ja wiem, że sanepid, czy to tego. Nieprawda. Jeżeli są to puszki, różne inne sprawy,
byłem w Berlinie, widziałem, co się dzieje. Poszedłem, jest taki sklep, które są u nas tutaj, spod Aldi. Tam wszystko się wystawia i ludzie biedni przychodzą, biorą sobie panamy, jakieś tego, które się już nie nadają do sprzedaży. A u nas się jest. Proszę pana, co się stanie, jak się widzę? U nas Biedronce też jest, tylko z tyłu. Każdy idzie i sobie bierze Biedronce. Proszę? Każdy może podnieść z tyłu do Biedronki, tam wystawiają i może sobie zabrać. I, tak, no. I ludzie korzystają z tego. No tak, bardzo bym prosił dać taką informację, z nimi porozmawiać. Nie mogę korzystać. Dziękuję. Natomiast tak, to teraz ja chcę zabrać. Więc panie wójcie, ponieważ no, jest problem z tymi rowami, wszyscy o tym dobrze wiemy, są tak małe środki na wyroby, więc ja może zgłoszę wniosek formalny, żeby może w tym roku nie, bo nie ma pieniędzy, ale w przyszłym roku, żeby dołożyć tych środków na wyroby, ponieważ ja w zeszłym roku wyczyściłam jeden rów 120 metrów, ale się prosiłam o ten rów już od 4 lat, więc co roku proszę o jakiś rów, nie ma środków, więc zgłaszam wniosek formalny o dołożenie środków do czyszczenia wyrobów. Państwo macie jeszcze jakieś pytanie wcześniej? Pan wójt. Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko przedstawić sytuację, jaka jest w tym momencie w Gminiszkie, bo wiemy wszyscy, że są zagrożenia podtopieniami i powodziami. Powołaliśmy sztab kryzysowy, starostwo też ogłosiło zagrożenie przeciwpowodziowe. W tym momencie w kilku miejscowościach jest dosyć poważne zagrożenie, ale to już nastąpiło zagrożenie na podtopienia, więc reagujemy. Strażacy już działają, ile to jest możliwe. Na pewne rzeczy my jako gmina mamy wpływ, na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Tak naprawdę wszystko zależy, jak będzie się teraz rozwijała sprawa, jeśli chodzi o pogodę. Miejmy nadzieję, że opady przestaną nam tutaj wykluczać. W każdym razie, jak Państwo wszyscy wiecie, to jest kilkanaście czy kilkadziesiąt miejsc newralgicznych. Pojawiają się co chwilę jakieś zdjęcia czy filmiki z miejsc podtopionych czy już zalanych. Pewne problemy zostały rozwiązane do tej pory, ale niestety są miejsca, w których nie byliśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie przynajmniej na razie rozwiązać. Miejmy nadzieję, że to zagrożenie minie i że nie będzie powtórki roku 2010. No jeszcze w tym kryzysie to chciałam przypomnieć, tak wiecie, że Pana Gabi w Krystynowie miała wyjść do Czechunków, nie? Czy w tej chwili, jak zmieniła się sytuacja, czy nie można było to zrealizować? Żeby to nie realizować, bo to na ochronie po prostu koszty obniżają. No, ale przecież już tu Pani będzie projekt zrobiony na tej Czechunkownie. Nie, to jest kwestia no, polityki, że tak powiem, że tylko Pani radna złożyliśmy wspólnie z gminą Czerwony, z Gawina złożyliśmy odpowiednie pisma do Polskiej Wody, do Marszałka, nawet złożyliśmy do Pana Wojewody. Ten temat wraca ponownie, jeśli chodzi o kwestię potrzeb. Jeśli Pani wójcie, jest taka potrzeba, w tej miejscowości, które są zagrożone, możemy mieszkańców poprosić o podpisy, możemy ja myślę, że po tym bo naprawdę dla nas to jest problem. Ja powiem Państwu tak, że po tych wydarzeniach, jakie mają miejsca teraz, to jeszcze bardziej pokazują, że jest potrzeba. Może faktycznie akcja społeczna jest konieczna, może faktycznie to jakoś decyzyjność się zmieni. To w skali budżetu, czy państwa, czy województwa, to nie są bardzo duże środki. To jest chyba 4 miliona się mieściło, ale musi być nacisk szerszy oprócz naszego. Może być Pani Państwo my możemy ponowić razem z tutaj zaangażowaniem mieszkańców jak najbardziej. Nie, akurat w tym terenie to pomysł. Pani Radna, jak najbardziej. Mieszkania, więc to jest dla ludzi na dzień dzisiejszy chorób. Tam będzie woda do nowych domów. Dobrze. Państwo radni, jeszcze coś? Jeśli nie ma, to domykam się. Dziękuję bardzo.